Hejka, moi drodzy, z tej strony DSEO. Witam Was w kolejnym odcinku w naszym customie od Krystka, Pani Pupu Pandy i Black Wolfa. Secret DSEO, DSEO Secret. Moi kochani, czekajcie sobie, muszę troszeczkę te słuchaweczki przyciszyć. Co my tu mamy? Mamy dwa sekrety, aha, i mamy to serce, tak. Jeszcze chciałam, zanim będziemy się dalej rozglądać, no bo gdzieś to trzeba włożyć, mamy klucz, który tam nie działa. Jeszcze chciałam tutaj zobaczyć, czy faktycznie w tej wodzie nic nie ma. No bo jeżeli nie ma, no to słuchajcie, spadamy, tylko ja się zastanawiam, jak tą bramę otworzyć, to mnie bardzo intryguje. Wiecie, co będzie? Jak tą bramę cholerną, chyba, że... Ale ja już do niej podpływałam, wiecie, tak ofennie. Chyba, że... Nie, ewidentnie nie. No ja, słuchajcie. Ja myślę, że nic tutaj nie znajdę, chociaż... Mnie intryguje, co to tutaj takie jakieś takie, nie wiem. Ale nie. Ej, coś tu jest! Stop! Poczekajcie! Nie, ja tego nie zapisałam. Boże, ciekawa jestem, ile razy ja jeszcze będę brała te sekrety. Ja pierdzielę, tam było przejście. Nie wierzę. Odpalaj flarę. Wiecie, ile razy ja byłam w tej wodzie? Zresztą wiecie, bo oglądacie, więc... Ja pikole. Nie wierzę, że ja tego nie widziałam. Matko boska. Ale to masz problem, nie? Ja już się boję tego. Ej, tu jest łańcuch. Ej, może to ten łańcuch otworzy mi tu przejście. Hit. Ile mam tych flar? Zresztą nieważne. Będę paliła ile. Ile będę tylko chciała. Nie, to nie to. Co to się otworzyło? Ja pikole, ja nie wiem. Nie no, musiało się tutaj coś otworzyć. No zaraz zdechnę dosłownie. Nie wierzę, że pod wodą się coś nie otworzyło, no. Ja zaraz skisnę. Tak będę sobie ciągać w nieskończoność, nie? Nie, nie pokazuję. Bez sensu. Bez sensu! Tu były nabojki jeszcze! Ej, ja coś mam chyba z głową, ze wzrokiem. Nie wiem, o co chodzi, że ja w poprzednim odcinku tego wszystkiego nie ogarnęłam. What the heck? Tak czy siak? Ej, a może teraz mi się te drzwi na górze otworzyły? Ja już nie wiem. Nie wiem, co mam myśleć teraz o tym. Czy ja się mam wracać? No bo te drzwi ewidentnie są zamknięte. One nie chcą mi się otworzyć. Więc ta dźwignia, ten łańcuch nie jest do tego. No cóż. Pytanie jeszcze, czy te drzwi na samej górze się nie otworzyły? Jeszcze tak sobie tylko zerknę. Aha, ale ja to tego chyba tak nie zobaczę. Chociaż bym chciała. Jesteś w stanie tam zerknąć? Otwarte są? Ej, otwarte są. Tak czy nie? Wiecie co, jeżeli się okaże, że są zamknięte, to ja wam tej drogi tam nie będę pokazywać. Ale no niestety, przykro mi, muszę się tam przejść. Bo zdechnę, jak tego nie sprawdzę. Przysięgam. No ale znowu będę te HP tracić tutaj, jak będę skakać. Chociaż niekoniecznie. Trochę stracę, no. Masakra. Tylko tracę i tracę to HP. No ale niestety. Już tyle razy mogłam to zrobić.
Aha, zapomniałam, że tutaj trzeba to wziąć taki rozbieg wielki. I to jest moja kochana pochodnia. Vogulation. Ja zaraz zobaczę w ogóle, jak wygląda mój stan apteczkowy. Jestem też tego bardzo ciekawa. No i pokaż mi stan apteczkowy, bo nie lubię, jak mi mrygo. 3, 3. No, na razie może się no otwarte. Tak. Okej. Okay. Patrzcie, ej, nie, no ja coś mam z gałami. Widzicie to? Nie mam pytań. Dobra, tylko ja to mam gdzieś wstawić? Bo tutaj była taka dziwna płytka, nie? Taka. Jakby tam trzeba było to przestawić, tylko czekajcie. Muszę zobaczyć, jakby mi było najwygodniej. Myślę, że chyba w tą mańkę. Mimo wszystko. Tam też się zaraz przejdę. Zobaczyć, czy tam nic nie ma. Czy to jest kwestia tylko wysunięcia tego dzyndzla, ale nie, bo widzę, że tam nic nie ma. Dobra. To jedziemy z tym koksem. Ja muszę mieć trzeci sekret, więc... Jezus, czajcie, gdybym ja nie zauważyła tej dziury? Nie, nie wiem. Nie wiem, nie chcę się też zablokować. Spróbuję w tę mańkę. W sumie... Nie, w tę nie. Nie, w tą nie, widzicie? Jednak nie. Dobra. Tak mi się wydaje, że trzeba to na to postawić. Chociaż początkowo wydawało mi się, że raczej to działa na zasadzie, że to mi się wywinduje do góry, ale raczej chyba w takim razie nie. Jeszcze zaraz sobie tam zerknę, czy nie ma jakiejś apteczki na przykład. Krystyk dla mnie tu nic nie przygotował. Jakiejś takiej apteczuni zajebistej. Dobra, chwila prawdy. Czy te moje starania w ogóle na coś się zdadzą? No oczywiście, że tak. Dobra, ale ja jeszcze tutaj sprawdzę, ok? Ile ja mam flar? Dobra, odpalaj. O wiecie, może tu być coś jeszcze, ale chyba nie. Przecież z moim wzrokiem... Już nawet mi, słuchajcie, okulary nie pomagają. No to co, lecimy. Aż jestem tak ciekawa, co tam jest. Dobra, weź zapisz. Bo tu się trzeba wszędzie rozejrzeć. To nie jest takie proste. Odpalaj kolejną flarę. Nie, żadnych poukrywanych dźwigni nie widzę. Okej. Wow. Ja pierdzielę, czajcie, gdybym ja to pominęła. To pewnie jest jakieś mekeke. Dobra, najpierw może wodzia, co? Najpierw wodzia, zobaczmy, czy coś tu jest, czego i tak nie zauważę. Ja się zastanawiam w ogóle z tym wzrokiem, jak widzę, że ja tyle naboi pominęłam. Jak ja w ogóle dałam radę ogarnąć te sekrety? Bo słuchajcie, żadna solucja tu nie wchodzi w grę. Nic, nada, bo tego customu nie ma nigdzie. Czajcie to, nie? Jestem pierwsza. Jak dziecko się cieszę. Ten custom is mine. W ogóle. Taka rozwydrzona deseo. Dobra, co my tu mamy? Co mi tu przygotowałeś, co? Jakieś widzę parkurozy.
Amarozy. Parkurozy, amarozy. No to lecimy z Magii, nie? Tylko teraz tak zastanawiam się, bo to jest takie zjeżdżane i obstawiam, że chyba na to zjeżdżone jednak mam nie świecie. Obawiam się, że ona tu sama spadnie. Chociaż nie, niekoniecznie. Takie rzeczy z lasu. No dobra. Czyli, że co? Muszę iść do samego końca. Dobrze, że tego nie zapisałam, bo już miałam taką. Już miałam, słuchajcie, zamiar. Nie. Tyłeczkiem. Może co? Ha. No i mamy to. I co tu jest? Co to jest? Kusza, okej. Ale do czego mi ta kusza? Ja tu serio tylko po kuszę przyszło? Really? I nic więcej? Można tu skoczyć? Nie. What the heck? Tylko kusza, a ja mam w ogóle celownik jakiś? Gdzie jest ta kusza? What the fuck? Gdzie jest ta kusza? O, tu jest, okej. Nie, to jest batki! O mój Boże, ja myślałam, że to jest kusza! To jest batki! Jesus! A jak ja mam się... Jak ja mam się wrócić? Chyba, że w taki desen? Nie wiem. Nie. Jak mam to zrobić? Czy ja jestem jakaś niepełno sprytna? Ja może się dzisiaj nie nadaje na nagrywanie customu. Ja po prostu czegoś nie widzę. Ty mi się rozumiem, tego nie złapiesz. Czekajcie, może to jest jakaś taka niewidzialna... Taka niewidzialna coś, ale nie. Ale serio? Ona się tego nie złapie, odbijając się od tego Magii? Really? Słabo. Ja mam nadzieję, ja mam wrażenie, że się w ogóle tego nie łapie. No ale to, no nie o coś takiego mi chodziło. Nie no, nie da się tak wrócić. Dajcie spokój. Krystek, o co chodzi? Ale ja nie chcę tak, żebyś ty tyłem skakała. No ludzie. No nie, teraz to, teraz to już jest przegięcie pałowizny. Nie. Nie wiem, jak ja mam wrócić. A może jest jakiś, nie wiem, niewidzialny... Niewidzialne co? A tu? Gdzie tak założyłam, że tu się ginie? Ja nie wiem, jak ją stąd wrócić. No hit. No przecież ona stąd nie wyskoczy. Znaczy nie wyskoczy, no wiecie, o co mi chodzi, że ona tutaj nie doskoczy. Nie ma takiej możliwości. No tutaj stąd nie ma szans w ogóle z tym Monkey. Nie ma nawet takiej opcji, ale...
Nie wiem. Ja chyba po prostu zrobię sobie ten i napiszę do Krystka, bo chyba się poddaje. No tutaj mam wrażenie, że ona najzwyczajniej w świecie jest za wysoko, żeby ona się mogła tutaj złapać tej drabinki. Dobra, odpal flary, bo może jest coś do przesuwania, czego ja po prostu nie widzę, no wiecie, odchodzi. Niewidzialne gówno. Nie wiem, może wskoczy tam, może tam są jakieś niewidzialne te... Nie, no nie, po prostu nie. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Jezus, no zaraz napiszę do Krystka, przysięgam. Tu nie ma żadnego takiego jakiegoś niewidzialnego. Nie ma niczego niewidzialnego. No nie, nie, nie wierzę. Dobra, jeszcze raz flara. Widzicie coś, czego ja nie? No ja widzę ten taki, taką krechę, ale... Nie. Nie mam pytań. No i zacięłam się. Albo słuchajcie, ja w ogóle czegoś na przykład tam, nie wiem, nie przyciągnęłam. Pokażcie mi tu, nie wiem, 213. Może coś było, słuchajcie, w tej wodzie wcześniej, co trzeba było na przykład, nie wiem, przeciągnąć. Jeszcze raz sobie tutaj popływam. Wiecie, może coś być, że na przykład zamienia się ta woda w ta lawa, czy co to tam jest, ten kwas, w coś innego, ale kurde... Ciężko mi tu jest cokolwiek dostrzec. Czyżbym... Nie, może to nie jest po prostu dziwne nagrywanie. No, słuchaj, to też tak jest w życiu, nie? Bywa. Ale tak mi się aż nie chce wierzyć, że słuchajcie, pod tą wodą to po prostu nic nie ma. Jakaś jump dźwignia, cokolwiek. Masz po prostu niemożliwe. Widzisz, są jeszcze takie tekstury tutaj tych ścian, że ja faktycznie mogę nie zauważyć jakiejś dźwigni. Może to mam jej pokazać coś? Nie. Patrzę się, słuchajcie, w to jak szpak, nie powiem w co i nie wiem. Po prostu kuźwa, nie wiem. Spokojnie, nie idę po to raz jeszcze, ale na mnie to rozwala. Chyba, że tam jest na przykład jakiś taki fragment, na którym można stać, ale kurde, wątpię. Nie no, słuchaj, to po prostu zrobię cięcie. Jeszcze do Krystka pisać nie będę. Pomęczę się z tym chwilę i zobaczę, że zaraz do was wracam. No i słuchajcie, a może ja mam zrobić tunnel jump, ale nie, no bez sensu by to było. Nie no, to aż tak to by nie było porobane. No nie ma takiej opcji. Ale tak się zastanawiam tutaj nad takim lekkim tunelem wyżej, żeby tak mnie ta ściana, o, żeby ona się tego złapała, ale ja widzę, że ona ma jakiś mega z tym problem, więc raczej to może się nie udać. Raczej kiepsko.
Może pytanie, w którym momencie, wiecie, trzeba się tego złapać, bo może albo tak totalnie od razu, nie o to chodziło, albo totalnie od razu, raczej tak to nie działa, widzę. Tak też nie. Tak jakby totalnie na skraju, ale wydaje mi się, że też nie. Kurde! W ogóle wydaje mi się, że to jest zupełnie jakiś inny powód. Ja naprawdę kminię, staram się kminić bardzo TR-owo, ale nie mam zielonego kuźwa pojęcia. Chyba, że to też jest manki. No nie. To nie jest manki. Nie wiem. Serio, ja po prostu mi się wydaje, że ja tutaj mam wybić się z, po prostu z tej pochylni na tą manki. No bo jakby inaczej? No nie mam jakby żadnej kompletnie alternatywy. Może ja też powinnam troszeczkę skręcić tą... No nie, no u góry nie ma za bardzo jak skręcać. Serio, nie ma za bardzo jak skręcać, więc... Powinnam jednak jeszcze dalej. To chyba tak. Nie trybi. Ja po prostu mam wrażenie, jak patrzę na Larę, co robi, to mi się wydaje, że ona po prostu tylko się głową obija. Ona jakby nie robi tutaj żadnego... Nie chyta się faktycznie tymi rączkami. Tak to już w ogóle nie. No dla mnie to jest jedyna alternatywa. No chyba się poddam. Może ja w ogóle nie powinnam aż tak kombinować, po prostu na wprost skoczyć i już mieć wywalone, nie? Myślę, że to też nie o to chodzi. Z tym rolem jakoś. Z tym rolem chyba wydaje mi się, że nawet prędzej. Ale tak też widzę, że nie do końca ona chce to zrobić. O, Boże! Krystek! Oh. Jesus! Boże, dobrze, że nie napisałam, że się poddaję. No, powiem ci, dowaliłeś do pieca. Ale dobrze. Godzę się na to. Powiedzmy. Okay, mamy batki. No to tam będzie przy tym ognisku, pamiętacie? Tam. Okej, okay, płyniemy. Jesus. Odpal flarę. Masakra. Nie widzieliśmy chyba sekretu po drodze, co? Mam nadzieję, bo się zdenerwuję. Drugi raz tego skoku nie chce mi się powtarzać, bo naprawdę robiłam go długo. Gdzie to było? A tu coś jest jeszcze. A tutaj nie... Aha, tutaj to serce trzeba wsadzić. Dobra, to wsadzimy serce i wsadzimy kluczyk. Widzisz, że tutaj nic nie wyskakuje. Nie, może nie. No i batki. Jestem ciekawa, co by się stało, gdybym to pominęła. Boję się. Okej. Okay. Ze mną coś, jakaś dźwignia? Ja. Rozumiem, że w tej wodzie też pływać nie mogę. No, widzę to łapkowane tam, ale... Dobra, weź wyrzuć flary, bo myślę, że one mogą mi sprawić tu więcej. Widzę. Jakieś straszne rzeczy z lasu, generalnie. Tam pewnie będę musiała się... Ciekawe. Bardzo ciekawe.
Hit. Hity na czasie. No ale wiecie co, ona nie chciała iść dalej, bo się zawiesiła. Za słabo byłam jakby złapana tymi łapkami. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Czasami jak ona się tak bardzo na krawędzi chyci, no nie chce ona iść dalej. Chociażbym chciała, to nie. To akurat nie lubię tego, że tak się czasami w TR dzieje. Może teraz też nie. Kurde no. Jak to zrobić, żeby to się tak nie baczyło? No nie mogę iść dalej. Nie mogę. Chociażby skały serały, to nie mogę. Może po prostu... Czekajcie chwilkę. Tak to też mi nie idzie, widzę. Może ją rozbujamy po prostu trochę bardziej, wiecie o co chodzi. O, dobra. Rozbujaliśmy ją bardziej. Jezu, jak ja napierdzielam tą klawiaturę, to sobie nawet nie wyobrażacie. Tam jest pewnie powrót w tamtą Majkę. Zastanawiam, co ja tu idę. Ale dobra, okaże się. Mam nadzieję, że po sekret. Bo widzę, że jakbym wsadziła serce, to teoretycznie nie musiałabym iść tutaj. I to mnie bardzo intryguje, dlaczego tak jest. Weź sprawdź. Nie, tam nie ma nic, okej. Też nie. Dobra, no to wskakuj. Nie wierzę. Czy wy to widzicie? Czy ja ten cały odcinek robiłam po to, żeby przyjść tu po pochodnię, którą miałam tu sobie, pamiętacie, pierwotnie wrzuciłam tutaj pochodnię. Pierwotnie wrzuciłam tutaj pochodnię i mówię, to nie może tak być na pewno, bo przecież ja się tu polę i takie tam. Nie. Nie ogarniam. Jeszcze raz no zabiję tego chłopa, ale... To ja tu przyszłam tylko po to. Nie ma tutaj serio żadnego sekretu? Przecież to jest niemożliwe. Tyle trudu na nic. No to właśnie tak jak mówię, mogłabym sobie to całe pominąć i droga cała. Tą pochodnią. No. Chyba tak o to chodziło Krystkowi, że tutaj trzeba wrzucić pochodnię. Myślę, że tak. No to, moi drodzy, ja jeszcze sprawdzę, czy na powrocie, bo może tak być, że na przykład na powrocie można zauważyć jakieś miejsce do zebrania sekretu, ale szczerze mówiąc... No nie, no wątpię. Raczej nie. No nie. Czyli tak naprawdę ja tego klucza nie potrzebowałam. No, tutaj ewidentnie potrzebujemy flary. Ja tutaj widzę bardzo piątkowy klimat. Pamiętacie to w piąteczce z tym duszkiem? To było zajebiste. W ogóle mnie to zawsze przerażało. Mega, bardzo się cieszę. Taki powrót do korzeni. Bardzo, bardzo. Ja żrę tutaj dzisiaj te flary jak... A to co? Aha, jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, kości. Jakieś twarze.
co? I kości. Kości, twarze, kości. Ej, a nie można w którejś z tych w to wskoczyć? Sprawdzę to, bo... Nie, tam są w ogóle jakieś drzwi, tak jakby trzeba było coś rozwiązać, wiecie o co chodzi. Ale nie, nie da się przez to przejść. Dobra, idziemy dalej. Patrzę jeszcze sobie na ten słup, czy tutaj nie ma żadnej jump dźwigni. A mogę coś przeoczyć. Boże, ja się dawno, słuchajcie, tak nie rozglądałam w customie. I te drzwi są dalej zamknięte i to mnie denerwuje. Tu na bank jest jakaś zagadka i tu jest na bank jakiś sekret, tylko jeszcze nie wiem... Jeszcze nie wiem, jak go zdobyć, ale ja do tego dojdę. Nie mogę się kruglować. A pokaż mi, ile masz tych swoich piździelców. 20, weź odpalę. Zobaczymy. Ale jakoś te drzwi trzeba otworzyć, to na pewno. A coś tam było, jakaś dźwignia na bank, której ja po prostu nie zauważyłam. Jeżeli to będzie jakiś koniec, to ja sobie po prostu wrócę, no i tyle. Ja sobie po prostu wrócę. Zobaczcie, tutaj są jakieś takie... No to było sztosik. Powtarzam to, nie? Kurde. Wiecie co, przelecę jeszcze raz. Zapisz to. Jeszcze raz z tą flarą, bo kurde, coś mi tu nie pasuje. Tu nie ma żadnej dźwigni, nie ma. Nie ma tu żadnej naściennej. Strzela się w to. Dziwna sprawa z lasu. No i co? I dookoła tego słupa też nie ma żadnej dźwigni, tak? To mogłaby być jakaś dobra czasówka. Ale okej. Okay. Niech wam będzie. Niech wam będzie, że nie ma. Ok, idziemy jeszcze raz w takim bądź razie. Tam na sam dół chyba nie mogę wskoczyć, bo ja nie będę mieć tutaj powrotu, więc to też moim zdaniem odpada. Aha, jest dźwignia. Przypuszczam, że to mi otworzy te drzwi. Pytanie, czy to jest czasówka, nie? Bo może być. Powinnam gdzieś tu zaraz zobaczyć te drzwi, czy one się otworzyły, czy nie. No nie. Ja dostanę zaraz furii. Ja chcę te drzwi, słuchajcie. Jestem ciekawa, czy ta dźwignia dalej będzie przekręcona. Sorki, że ja się dzisiaj tak motam i tak naprawdę nie ruszyliśmy do przodu, ale...
co ja zrobiłam tą dźwignią? To jest, słuchajcie, pytanie za 100 punktów. I ja nie mogę iść tam dalej, bo ja się tu nie wrócę. Sprawdzę jeszcze raz, czy ona jest przeciągnięta. No tak. Ale tu jest specjalnie jakieś takie, no ja nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, co to robi. Dobra, zobaczmy na dole, co, gdzie my jesteśmy. Ale tu jest, czekajcie, tu jest drabinka, no to okej. Czyli teoretycznie powinniśmy móc wrócić, okej. Tam jest apteczka. Akurat jest mi bardzo potrzebna, więc... No jeszcze flary by się przydały. No dobra. Czy tutaj są jakieś dźwignie? Za filarami. O, może tu? Jest łańcuch za to. I tu są jakieś drzwi otwarte, ale pociągnij ten łańcuch. No i na przykład skąd mam wiedzieć, co ten łańcuch otworzył? Czy ona może wyjść tak po prostu? Najgorsze, wiecie co jest, że no ja mam nadzieję, że Krystek zrobił to tak. Ej, aha. Ja mam nadzieję, że Krystek zrobił to tak. Z jakiegoś takiego półobrotu rozumiem, że mam tutaj skoczyć. Że gdyby to była czasówka, czy ja miałam wrażenie, że coś mi się zamknęło? Ja tak liczę na to, że pokazałby, że to jest czasówka jakąś nutą czy coś. Nie wiem, czy byłby tak, wiecie, podstępny wobec mnie. No pokaż te drzwi. No pokaż drzwi, bo zaraz zdechnę. No otwarte, Jesus. Nareszcie. To było super. Pięknie. I mamy sekrecik trzeci. Yeah! Pięknie. Tutaj się nie da nic, nie? Ale mamy to. I mamy pięknie. 3 sekrety na ten level. O to chodzi. Mamy to. Teraz mogę swobodnie płynąć dalej. Ale aha, bo to w takim razie ta dźwignia otworzyła pewnie te drzwi w tej wodzie. Dobra. Już wszystko jasne. No dobra, teraz mogę powiedzieć, coś ruszyliśmy do przodu. Nie tak. Dobra. Czy ja słyszałam jakieś odgłosy zwierzęcia? Czy to już są po prostu omamy? Myślę, że omamy, ale... Tak, omamy. Mhm.
Takie o mamy, że ja cię pierdziu. O mamy. Shiva tu idzie. Ale jest taka jak... Boże, uwielbiam, kocham cię, Krystek. Boże, to jest... To jest Tomb Raider Movie. Znaczy, wiecie, jest Angie moją kochaną. Boże. Chodź tu. Boże, no nie, no to po prostu jest... On jest hitem. Krystuś. I on tak obracał, jeszcze się uśmiechał tym apulkiem. No nie mam pytań. Nie, no po prostu ukłon w stronę filmu z Angie. Jesteście po prostu niesamowici. Cała wasza trójka. Model po prostu z filmu. Pytanie, czy da się go zabić? Ale krew leci. Będziemy próbować, nie? Może na niego jest jakiś słajta sposób? Nie, nie. Tak po prostu. Wow. Zostawisz coś? Nie. Ale kurde, no jestem zachwycona. Pięknie. Co nam tym razem? Aha. To tak miało być. Egzam. Niestety mamy dla ciebie złą wiadomość. Tutaj też nie odkryjesz tajemnicy DSO. Zobaczymy, jak poradzisz sobie na Pacyfiku, bitch. Poradzę sobie, slay. Ale ej, coś wyście mi tutaj zrobili. To tak ma być, to brak teksturek? Serio? To jakieś takie magiczne rzeczy w sensie, ale ta nuta... Ta nuta to jest po prostu jakiś hit. No i tam w tych ruchach chyba było napisane, że tu można stosować to z Angel of Darkness, tak? O tak, no to jest sztos. Nie no, wow, to tak ma być po prostu. Jesteśmy w jakiejś, nie wiem, Fata Morganie. Wow. Nie no, tak jest tak enigmatyczne, że ja jestem zakochana w tym customie. Kolejna księga, dawaj. Chcemy przeczytać. Zajebiście podoba mi się to, że Krystek tutaj zastosował tą opcję egzam. Ja bardzo lubię to w grach, bo to nam dużo mówi, co dalej. Nothing matters. Tak mówisz? Raczej wątpię. Myślę, że otwiera się to jak rezydentową książkę. Mówisz, że nie, ale mi się tak wydaje, że nie do końca. Tu coś jest, to jak nothing matters. No, nie chcę mi się w to wierzyć. Jeszcze raz. Jezus, nuta jest sztosem. Będę każdy piksel tutaj hunting, normalnie szukać piksel hunting. Naprawdę nie da się tego tworzyć. No słuchaj, ta nie, nothing matters. Nic nie jest ważne. Nic ważnego. Nie chcę mi się wierzyć. Ale okej. Okay. Może w Irlandii nie. Słuchajcie. O, oh, wow. Silent po prostu. Kocham to. I tym zajebistym akcentem możemy kończyć, ale pewnie chcielibyście zobaczyć zapowiedź kolejnego odcinka, więc pewnie chcielibyście zobaczyć ten Pacyfik. Ja już się jaram całym tym Pacyfikiem. Wow. Zobaczcie to. Kocham. Uwielbiam was, wiecie? I tym zajebiaszczym akcentem... Boże, co to było? Jakaś zmiana chyba rozdzielczości. I tym zajebistym akcentem kończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz sobie zobaczę tutaj, czy faktycznie on mi powie Nothing Matters. Gdzie jest ta książka? Nie, 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 nie ma tej książki.
Kurde. Wiecie co, jeszcze sobie loadnę to. Nie daje mi to spokoju. Niemożliwe, że to jest Nothing Matters. Kropka. No jak no? Naprawdę ja mam taką wrażenie, chyba, że to jest taki, wiecie, no faktycznie, że tu nic nie ma, ale powiem wam szczerze, że dałabym sobie tutaj pociachać wszystko, że to się otwiera. Za dużo rezydenta, nie? Też tak myślę. Mówicie, żeby odpuścić? Kurde. Ale dlaczego to tu leży, a później tego nie mam? Ale dobra. Ja zapytam o to Krystka, bo jestem bardzo ciekawa. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj Amazon Prime. Uwielbiam cię, Krystek, przysięgam. Dobrze, kochani, ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Koniecznie widzimy się w następnym tygodniu i dajcie znać, co wy myślicie o tym notatniku, bo ta nuta enigmatyczna plus ten notatnik no intryguje mnie, nie odpuszczę i muszę Krystka o to zapytać. Także wybaczcie, ale o ten pamiętnik muszę zapytać. Także kochani, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Pa, pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Sarah. And if you want you can watch the entire playlist from this series here. See you around.